Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Haus i to jest taka pokazówka Scrubnaut. To jest demo. Oficjalnie to się nazywa prolog, ale ja to nazywam demo, demówka. Tutaj mamy jakieś samouczki, natomiast nie będziemy tego używać. To jest fajna gierka. Okej. W świecie takim troszeczkę steampunkowym. Weźmy sobie. To troszeczkę przypomina Minecrafta, ale tylko troszeczkę. Za chwilę zobaczycie. Czy mogę to wszystko... Nie, chyba się nie da. Żeby wszystko naraz popodnosić. Dobra, pozbierajmy wszystko, co się da. Jesteśmy... Znaczy, fabuła jest... Boże, co ja niosę w rękach? Weźmy sobie siekierkę. Fabuła jest fajna. Zaraz zobaczycie dlaczego. To jest dużo też craftingu i tak dalej, ale jesteśmy po jakimś... po jakiejś takiej katastrofie, po jakimś wypadku. To jest w ogóle... dobre pytanie w sumie. Czy to jest jakaś łódź podwodna, czy... Dobra, książka umiejętności, to jest fajne, to już była technologia. Zależy jaką książkę zbierzemy, co jest alchemia. I to oczywiście do craftingu, sorry. Później się przydaje, więc... Zbierzmy dużo jedzenia, bo jedzenie nam się przyda później w dalszej podróży. To jest oczywiście, tak jak powiedziałem, pokazówka taka gry. Mam nadzieję, że was zainteresuje. Bo mnie zainteresowała. I to bardzo mocno. Ona na pierwszy rzut oka wygląda dziwnie może. Chodź tutaj za daleko. Co mamy w skrzyni? Jakiś laga, deska, okej. Tą lagę dajmy sobie. Może tutaj, ona jest dobra, żeby się bić. Łopatę dajmy tutaj. No troszeczkę interfejs przypomina właśnie z Minecrafta, ale tylko troszeczkę. Mamy radar. Okej, muszę zniszczyć drzwi. Podejrzewam, że... A, kilofa. Pod trójeczką. Dobra. Jedziemy z tym koksem, walimy drzwi. Mamy to. Stół rzemieślniczy. Okej, tutaj możemy sobie już wytwarzać jakieś tam przedmiociki. Spokojnie, jeszcze nie wyłączajcie tego filmiku, bo gra jest naprawdę... Później właśnie takie technologiczne rzeczy się tutaj zaczynają dziać, żeby właśnie uruchomić jakiś statek albo coś, jakieś generatory będziemy tworzyć. Fajne rzeczy. Żelazna siekiera, dobra. No to tego na razie nie trzeba. Bo te różne przedmioty znalazłem. Znalazłem właśnie tutaj na tym statku naszym. Dobra, tutaj mamy dostęp do komputera i od niego dowiemy się, co się tutaj tak naprawdę nam przydarzyło. Zbiornik tlenu, to też się bardzo przyda za chwileczkę, jak wyjdziemy z tego statku. Okej. Coś uszkodziło drugi silnik, kadłub statku jest kompletnie zniszczony. Właśnie, to jest statek powietrzny. Tak mi się... Znaczy, takie mam przebłyski, bo ja już to grałem jakiś czas temu. Więc polecam, każdy kto zainteresuje się tą gierką, polecam na Steamie, jest za darmo. Okej, rozbiliśmy się obok starej wieży. Może tam znajdziesz coś przydatnego. I to jest bardzo ważna uwaga, tlen dookoła statku jest skażony. Monitoruj poziom tlenu w swoim plecaku. To jest ta, tutaj ten zielony, zielony wskaźnik. On nie będzie tutaj zanikał, że będzie go coraz mniej, tylko będzie po prostu zmieniał kolor na coraz bardziej czerwony. Na górze powinieneś znaleźć tarczę, dodatkowy wpłynek. Dobra, no od tej też będziemy się bić. Znajdź tarczę. Gdzieś tu były zadania, pod J właśnie. Znajdź tarczę, no dobra. Mamy tak, postać. Jestem nieubrany, ale później sobie znajdziemy. Zresztą będziemy mogli też sobie wytworzyć jakieś tam ciuszki. Eleganckie. Dobra, pancerz 3. Ale tak jak mówię,
rolnictwo, patrz, to jest dużo wspaniałych rzeczy. Gotowanie, elektryczność, zbuduj wiatrak, bateria, by zacząć produkować energię elektryczną. I tak dalej, możemy wytapiać, przetapiać rudy. Je też będziemy zbierać już co niedługo. Tylko wyjdźmy sobie na zewnątrz. O, zobaczcie, tak, to jest nasz piękny lotniskowiec, że tak powiem. Jak walczyć? Ale łomem raczej nie będziemy walczyć, tylko weźmy sobie lagę. O, mamy buty. Buty sobie już założymy. To nam pozwoli. Pancerz 7, zobaczcie. Podniosło nam tutaj troszeczkę statystyki tego naszego bohatera. Okej, okay, tutaj mamy ten element tlenu. Jesteśmy jeszcze na górze, ale jak zejdziemy tutaj niżej, zobaczcie, tam strasznie, to smog jak gorzej niż w tym, w Krakowie, więc chwileczkę będziecie mogli zobaczyć. Tutaj jesteśmy już na niżej, wyjdziemy tutaj po schodkach. Zobaczcie, od razu troszeczkę więcej tutaj tlenu mamy. Ale nic, pozbierajmy wszystko, co się da. Swoją drogą, mam nadzieję, że muzyka nie jest tutaj za głośno. Dobra. Oj, tu już strasznie, strasznie. Wskaźnik tlenu, dobra. Tyle mamy troszeczkę czasu. Pozbierajmy z niego złom, elektryczność. Dobra, mamy jakieś różne tutaj rzeczy też do zbierania. Kamień, ale to... Trzeba nam kilofa, dobra. Kontroler radaru. Radaru. Znaleźliśmy wieżę, tylko kurczę, czas nam się kończy, bo... Tam coś było. Złom. Dobra, uciekajmy. Czym prędzej na statek. Widzicie, kolor żółty się zrobił. Znaczy, że mało już nam tlenu pozostało. A teraz jest coraz bardziej na zielono się robi i jest git. Dobra, wróćmy do komputera, bo takie mamy teraz zadanko. I zobaczmy, co nam tutaj znowu pokaże. A propos jakiegoś latającego statku, co teraz koło mnie leci gdzieś za oknem. Jakiś bombowiec chyba. Dobra, spróbuj podłączyć je do głównego kontrolera na dolnym pokładzie. Zawsze, ja to już mówiłem dużo razy. Zawsze jak nic się nie dzieje, nie? Ale zacznę nagrywać i jest po prostu masakra. nie wiem w ogóle, co się dzieje. Dobra. Podłącz urządzenie do głównego kontrolera. Na dolnym pokładzie, z tego co rozumiem. Gdzieś tam tak wyczytałem. Jest, mamy tutaj konsola główna. Załatwione. Dajmy znać komputerowi, tej naszej sztucznej inteligencji. Prawie wszystkie dane są uszkodzone, ale udało mi się odczytać położenie jednej lokacji. Nie mam pojęcia, ale twoja jedyna szansa. Dodaję znacznik do twojej mapy, powinien sprawdzić to miejsce. Okej. Okay. Idź do filtru tlenu. Teraz rzućmy sobie okiem na mapkę. No to jest dosyć daleko. Więc przygotujmy się na tą wyprawę. A jak? No to już za chwileczkę. I mamy ekwipunek. Weźmy sobie tak. Jedzenie w puszce się przydaje oczywiście. Urządzenie, które wyszukuje przedmioty, przytrzymaj prawy przycisk, aby użyć. Swoją drogą, ciekawe, czy to może być wielokrotnego użytku. To. Tu mam nasiona, to nie, weźmy sobie na pewno to. Pomidorki. Coś do jedzenia, prawda? Tu mamy co? Latarnie. Zapewne mamy światło. Dobra, na razie nam to nie trzeba. Znaczy, nie będzie potrzebne. Mamy lagę 29%, która nam się za chwileczkę zepsuje. Więc dobra. Tutaj na tym radarze mamy taką strzałeczkę tutaj, jak widzicie.
Więc tą strzałeczką będziemy... Znaczy mamy zaznaczony główny cel teraz. Więc... Tak, wskaźnik tlenu. Weźmy, pozbierajmy złom przy okazji. Tu mamy te różne kamienie, rudy żelaza. Ich na razie nie będziemy zbierać, bo... Dobra. Podczas walki nie da się tak szybko... chodzić niestety. Okej, daleko jeszcze? Chyba nie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tylko wyjdźmy sobie wyżej. O. Książka z umiejętnościami. Żeby nam za chwileczkę tlenu nie brakowało. Dobra. Grzybek, złomek. Pozbierajmy te wszystkie przydatne rzeczy, które mogą nam się przydać. Mamy co? Rusty. Widziałem twoje lądowanie, to niesamowite, że stoisz ciągle na nogach. Jesteś człowiekiem? Ostatniego widziałem jakieś 2 wieki temu, w czasach, gdy ta część wyspy nadawała się do życia. To a propos jeszcze tak fabuły, to... no, jeśli zainteresowała was ta gierka, to... to wydaje mi się, że na własną rękę, że sobie poszukacie o co tutaj chodzi w tej grze. I zachęcam was też do tego, żebyście sobie pobrali to ze Steama, bo to jest za darmo, prolog. Ale do rzeczy. Na razie skupmy się na tym, co nam tutaj Rusty z robocik ma do powiedzenia. Moje nogi są uszkodzone, nie mogę się ruszać. Okej, to jest filtr tlenu. Kiedyś próbowano walczyć z zanieczyszczeniami. Ten egzemplarz, jak i inne, są uszkodzone. Nie wiem, jak pozostałe, ale naprawa tego filtru raczej nie będzie skomplikowana. Wszystko, czego potrzebujesz, powinieneś znaleźć w moim schronie. Spróbuję go naprawić. Wybierz filtr tlenu, aby wyświetlić wymagane przedmioty. Wybierz potem szereg ludzi w filtr tlenu, aby go dodać. Dobra. Wszystkie potrzebne rzeczy są w schronie, czyli podejrzewam, że tutaj, na dole. Tu mamy dużo książek. O, jestem głodny. Już mi serducho tutaj zaczyna pukać. Zjedźmy sobie wszystkie pomidory, dynie. To nie jest zbyt dobre, bo... żeby później mieliśmy co sadzić, chociaż mamy nasiona jakieś tam, więc... Mały generator to na pewno się przyda do naprawy. Złom, dużo złomu. Elektrozłom, fantastycznie. Pomidorki. Stół do pancerzy, o właśnie, możemy sobie tutaj już coś... A w sumie, możemy spróbować. Stół rzemieślniczy. Kalafior. No nie mamy miejsca chyba. No trudno. Będziemy musieli go chwileczkę zostawić tutaj. Stół do pancerzy, zobaczmy. Skórzana koszula. Żelazny hełm. Fantastycznie. Zobaczmy co... A, proszę. Możemy sobie utworzyć jak najbardziej. Brona 3. Wzmocnione buty. Uuu. Wzmocnione spodnie. A, nie mamy. Umowany hełm. Potrzeba 2, 3. Dobra, zróbmy jeszcze to. A, muszę mieć odpowiednie umiejętności jeszcze. No dobra. Ale co nieco już tutaj sobie zrobiłem, więc... O. Już dużo lepiej. Nasz bohater tutaj zaczyna wyglądać. Dobra. Wejdźmy sobie na zewnątrz i pobadajmy jeszcze tutaj sytuację. Żelazny nóż. Tutaj sobie oczywiście kamerkę możemy obracać też. Tylko ja tego nie robię, bo jest to dosyć uciążliwe. Deski.
pełny ekwipunek. Więcej złomu już nie udźwignę. Ach. Grzyb na dole. No dobra, idźmy. Wejdziemy sobie z powrotem tutaj na górę. Spróbujmy naprawić ten generator. Chociaż mam nadzieję, że... że nie skopałem tego i nie zużyłem części potrzebnych do naprawy tego... Laga, tu ciężka laga. No dobra. Zobaczmy, co nam tu jest potrzebne. Generator. 4 tego złomu. I 3 tego. A chyba mamy. I to, dobra. A, to i to jest. O, a co ja niosę w rączkach? Widzę, że masz już czym oddychać. Świetnie. Wiesz, gdzie znajdę części do statku? Jest szansa, że w wypuszczonej fabryce w południowej części wyspy znajdziesz coś, co się przyda. Raczej niemożliwe. Przebycie takiej odległości w skażonej strefie to pewna śmierć. Mam pewien plan, ale musisz mi pomóc stanąć na nogi. Nie wszędzie znajdziesz puszki z jedzeniem. No to niedaleko jest jedno miejsce na rozbicie obozu. To specjalny okrąg. Możesz na nim błyskawicznie tworzyć konstrukcję i przewidywać możliwe ataki. Obok znajdziesz budynek do szybkiej podróży, jeśli poświęcisz trochę czasu. Dobra, wróć jutro, kiedy wybudujesz schron. Co my tam dostaliśmy? Pistolet? Pistolet budujący. Dobra, idź do nowego obozu. Rzucimy sobie okiem na mapę, gdzie to może być. To jest to? Mapa jest dosyć duża, więc... Mówił, że na południe, ale... Co ja mam w rączkach w ogóle? O. Dobra. Przejdźmy sobie okiem na nasze pancerze jeszcze. Potrzebuję 5 tych... nie alchemicznych, tylko... No dobra. Weźmy sobie na górze jeszcze tą ciężką lagę. I tyle. To będzie koniec tego odcinka. Być może jest to krótki odcinek, być może nie, być może nudny też. Ale chrzanić to. W każdym razie chciałem wam pokazać tylko tą gierkę. Mam nadzieję, że kogoś ona zafascynuje. Mnie zafascynowała i... No, jestem pod wielkim wrażeniem, że... No takie coś może powstać, nie? W sensie, okej, jest dużo już takich... takich gierełek, natomiast... no coś w niej jest takiego, że mnie urzekło, nie? A wiecie, że ja mam gust trochę... trochę wybredny, jeśli chodzi o gry. No i tyle. Dobra. Mam dla was jeszcze jedną taką giereczkę, właściwie dwie, ale nie wiem, czy wam pokażę tą drugą. Jedną jest na pewno jeszcze. To tajemnica jeszcze jaka. W najbliższym czasie. Mam nadzieję, że się przekonacie, że uda mi się coś nagrać. Ostatnio bardzo ciężko u mnie z czasem, więc dlatego też kanał żyje tak jak żyje, ale mam nadzieję, że z waszą pomocą będzie tylko coraz lepiej. Także pierwsza rzecz to subskrybujcie oczywiście, dajcie łapkę w górę, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!